Siemano, witajcie, z tej strony Wojan i dzisiaj robimy fajnego trola na naszej serii Minecraft skraftowani, czyli serii, która wam się bardzo spodobała oczywiście, jeżeli chcecie kolejne odcinki z tej właśnie fajnej serii zostawcie łapencję w górę, Spróbujemy dobić 1000 łapek w górę, jeżeli dobijecie 1000 łapek w górę od razu zabieram się do zanagrywania kolejnego odcinka z tej właśnie serii, jak widzicie tutaj sporo rzeczy się pozmieniało, jeżeli nie śledzicie mnie na live'ach to obowiązkowo zostawcie subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby nic nie przegapić budowaliśmy sobie właśnie ten cały domek na Razem z tym żywopłotem, i tutaj z, ten, z tą zatoczką, taką fajną dla naszych de woodek, fajnych, w których są krówki, świnki, i w ogóle nadal nie wiem, czy to zostać. Niech zostanie? Halinka? Świnka, halinka? W sumie fajnie to brzmi. Dobra, więc jeżeli nie wiecie o co chodzi, na lajwie Wojo zabudował właśnie w ten sposób moje łóżko. Z drugiej strony, co prawda, tutaj nie jest zabudowane, ale noż sam fakt, że po prostu chyba bawi się w bedworsy. A jako, że jestem królem bedworsów. <laughs> Jako, że jestem królem Bedwarsów, to taka ironia w tym momencie. To obudujemy Obsydianem, ponieważ no, na, na Bedwarsach obudowuje się Obsydianem, żeby było niezniszczalne. Więc wojo będzie cierpiał. Zabudujemy jego łóżkiem opsem On nam dirtem, dyrte, na szczęście zabudował. My mu zabudujemy Opsem. Będzie myślę, że fajnie. Ale zanim to e, zaczniemy właśnie robić, chciałbym was oprowadzić, kawałek, ponieważ e, nie tylko u mnie się pozmieniało, pozmieniało się również tam u Milki. Wprowadziły się już nowe osoby, e, które już zaczęły budować swoje domy. Oczywiście, link do Woja kanału, czyli osoby, którą teraz będę prankował, jeżeli jeszcze nie wiecie, kim jest Wojo, e, znajdziecie w karcie w prawym górnym rogu, chyba tam, e, chociaż nie jestem jeszcze do końca pewny, albo tam, tam, chyba tam jednak, dobra, chyba jednak tam, no to możecie właśnie sobie kliknąć w tą kartę, kartę która się pojawiła, i przeniesie was na jego kanał, ponieważ tam też robi live, y, na których ja też często jestem, dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. 10 Ops nam będzie potrzebne. Jak widzicie mamy 14. Dobra, weźmiemy sobie wszystko, cały Ops. E, również sobie weźmiemy kilowoddiaksowy, jakby coś tam się zepsuło. Chociaż możemy mu tam troszkę Dobudować, no gener generalnie Będzie fajnie, no nie wiem Zdziwi się chłopak, bo on jeszcze nie ma Kilofu e, diaksowego, nie ma kilofa Diaksowego, więc myślę, że będzie Całkiem fajnie, co ja teraz spróbuję, miałem wziąć Delta, dobra, nie myślę, e, dobra Lecimy sobie obczaić sytuację Jak się ma sytuacja, e, na serwerze Jest palion, więc całkiem fajnie I e, nie jestem sobie tutaj sam Widzicie, cały czas coś się dzieje Wystarczy naprawdę być na live'ach i tutaj No dużo rzeczy, rzeczy się dzieje, tutaj trzeba jeszcze to do, do, dobudować. Jak widzicie, właśnie chcę wam tutaj pokazać, co planuję. Chcę przedłużyć tą ścieżkę razem z tym żywopłotem, który będzie dosłownie wokół domku. E, zeżremy sobie szybko, właśnie, ziemniora. I czekaj, lecimy spać? Muszę Cię go zapytać. Lecimy spać. Dobra, możemy w sumie lecieć spać. Właśnie, to ja idę się przespać do mojego łóżeczka, które jest zabudowane, i muszę je właśnie tutaj fajnie odkryć. Co tutaj w ogóle napisał? Zbudowę ci łóżko, teraz wygrasz wszystko. No, chodzi mi oczywiście o Bedwarsy. Poza tym mamy tutaj już właśnie Enchanting Table, więc jest, jest całkiem fajnie. Idzie spać ten palion, czy nie idzie? Idzie spać, czy nie? Idź spać, gościu. Idź spać, bo zaraz będę tutaj hakiował. Bo zaraz będę hakiował, dobra, wiecie co? Chyba sobie schakujemy. Tak, schakujemy sobie. Eee, eee, dobra. No, jako, że mam odcinek, to można sobie skakować, co? No można. No, ale tak generalnie nie robimy, zazwyczaj wszyscy są ogarnięci. No niestety teraz, no, no, Palion chyba sobie wbił na serwer i sobie, nie wiem, awkuje. Dobra, jesteśmy przygotowani. No, weźmiemy sobie jeszcze tego tylko Opsa i weźmiemy naszą właśnie tutaj łódkę z naszą świnką Halinką. Chodź, świnko Halinko, najpierw pojedziemy do Milki. Sprawdzimy, co jest u Milki na chacie. Tam jest jakby co? Hata Woja i tam właśnie, e, w ten ten tam, 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 właśnie jest to, to łóżeczko, które trzeba Trzeba będzie zabudować obcem, więc będzie bardzo fajnie. Dobra, jesteśmy, dopłynęliśmy. Co ona z tej strony ma? Ale fajna farma. Tego jeszcze nie widziałem. Dobra, a tutaj coś ciekawego też ma. Wow! Też zrobiła sobie zatoczkę. Ale mega zatoczka, serio. Bardzo fajna, bardzo fajna. Bo to bo, jeżeli nie wiecie, to było naturalne. Te, 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 to, to, to coś tutaj w środku. Dobra, fajnie. A to co jest? Lol. O co tutaj chodzi? Dobra, trzeba to zwiedzić, ludzie. Trzeba zwiedzić naszą... What? What? Magazyn cały? Ale zarąbiste, ty... Dobra, nie będziemy patrzeć, co ma w skrzynkach. Tutaj coś, nie wiem, czy to jakieś pułapki, czy coś. Mogą być jakieś pułapki, więc uciekamy. No, tutaj fajne różne odcienie tego drewna. Nie, 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 zepsuliśmy. Aaa, już zepsuliśmy coś, już Wojtek coś zrąbał. Dobra, odkładamy. I lecimy, lecimy teraz dalej. Sprawdzimy. Nie, e, chatkę woja sprawdzimy sobie na samym końcu. I przy okazji, przy okazji zrobimy mu właśnie trola. E, tutaj, dobra, nie patrzymy po skrzynkach. Nie, nie, Wojtek, nie patrz się. Dobra, e, tutaj też ma Enchanting Table, więc kurczę, goni mnie. Goni mnie, dobra Myślę, że całkiem fajny ma domek, a tu co, co jest tu napisane? Łóżko x kasze, aha To nie mają tutaj łóżka, okej okay, dobra Stąd widzicie mój fajny domeczek. Myślę, że jest całkiem ładny. Napiszcie, czy Wam się podoba ten domek. Napiszcie, czy ten domek Wam się podoba. Moim zdaniem jest całkiem fajny. E, trzeba będzie wykmienić sobie jeszcze farmę. Bo jak widzicie, tutaj mamy farmę i to dosyć brzydko wygląda. E, tam jest ziemniok. Trzeba będzie go zebrać, ale już nie teraz. No, bo ja taki farmer jestem. Każdy ziemniak się dla mnie liczy. Dobra, wychodzimy sobie. Idziemy sobie do naszej łódki i zwiedzamy dalej teren. Myślę, że teraz odbijemy w stronę Jakubka. Jakubek to właśnie kolejna osoba, która jest z nami na serwerze. Bardzo spoko ziomuś, myślę, że wam się spodoba gra właśnie z nim. Okej, okay, płyniemy sobie do jego hacjendy. Tutaj jest właśnie jego hacienda, tutaj mościk jest fajny. Dobra, zatrzymujemy się i idziemy zbadać teren. E, tu powstaje dom. O, już jest dom, więc jest fajnie, dobra. Czyli już nieaktualny, a to co? E, to będzie wejście do domu. O, to patrz, że jest wejście do domu. Czyli jeszcze nie zapomniał zniszczyć tą e, tabliczkę. Dobra, myślę, że całkiem fajnie się ten domek prezentuje. Ładnie, o kurczę. O, ale ty, dobrze to wygląda. Ok, zamkniemy za sobą, żeby być grzecznym. Sprawdzimy. O, tutaj jest drugie wyjście ewakuacyjne. Tutaj powinna być tabliczka, po prostu jest napisem nie z tej strony. Z napisem wyjście ewakuacyjne. Okej, okay, dobra. Tutaj mamy taki fajny mini balkonik. Spoko, tutaj jeszcze koniki są. Ale zarobiście. można by było nawet zrobić taką zagrodę dla tych koników, żeby cały czas tutaj sobie kicały fajnie. Nie no, kicują, kicają sobie kic, kicają no te zające. No więc szybko sobie to zamykamy i lecimy zbadać dalej teren. Teraz pójdziemy sobie do Paliona, czyli osoby, która właśnie jest na serwerze i która nie chciała pójść spać i przez którą musiałem cheatować. Ej, nie ta łódka, nie ta łódka, nie ta łódka, wyłaś mi stąd. Ta łódka jest tutaj moja. A to jest jaśniejsza, ona chyba właśnie z innego drzewa jest zrobiona. Tutaj jak widzicie jest ten nasz most. Eee, nie, no ja jestem zdumny z tego mojego domu. zarąbisty. Dobra, zaparkujemy sobie. Tutaj, przy moja czyli tej chatce, na której będziemy właśnie robić trola fajnego, śmiesznego, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zobaczcie, nie dobra, pokażę wam później. Najpierw idziemy sobie tutaj, a to co to jest? O kurcze, jakieś kurcze, jakieś dziwne posągi. O, widzicie, widzimy już właśnie dom Paliona, więc sobie tutaj pójdziemy, w sumie łódką mogłem popłynąć, ale już walić to. Ojejku, ojejku, prawie bym spadł, tutaj już raz spadłem na live i jedno serduszko mi zostało. Dobra, jest Palion. Siemka Palion, co tam u ciebie? A no, jak widać awkuje, no czyli dobrze. Dobrze, że jednak nie poszedłem spać, bo bym... No się nie, nie wyspałbym się. Dobra, ma, ma tutaj żywopłot, więc całkiem fajnie. Pod tym muszę sprawdzić, że on tutaj ma drewno. Nie, a tak po prostu ma... Nie no, spoko, spoko to wygląda. Dobra, idziemy tutaj, mam nadzieję, że się nie obrazi, że to zniszczyłem, ale spokojnie chyba zarośnie na pewno. Dobra, jest łóżeczko. Dobra. Oj, dobra, nie patrzymy po skrzynkach, Wojtek, co ty chcesz? Dobra, idziemy na górę sprawdzić jak tutaj się prezentuje. Wow! Fajnie, fajnie, sporo miejsca, naprawdę, sporo miejsca. Ja tą swoją chatkę też będę musiał zagospodarować. Fajnie tutaj zrobił, naprawdę, dobra. Obczajamy, jak to wygląda. Nie no, ładnie, ładnie, dobra. Idziemy sprawdzić, jak tam uwoja. <grym> I wiecie co zrobić. O nie, nie mam już tej, żelazna ta mi się zaraz skończy, a muszę tam rozwalić kilka rzeczy, żeby to zabudować. Bo już planowałem jak to zrobić, to będzie pierwszy troll na Minecraft skraftowanych, pierwszy troll. Więc no, będzie ciekawie, zobaczymy czy to wyjdzie w ogóle, ludzie. No skoro mi zabudował tak właśnie w ten sposób, no to zrobimy mu niemiłą niespodziankę i zabudujemy mu w ten sposób. Że patrzcie, niestety nie mam tej Ukradniemy mu żelazo, o, dobra Ukradniemy mu trzy żelaza, ale cii, Nic nie widzieliście ludzie, nic nie widzieliście Nic nie widzieliście, ja mu dałem lapis Lapis mu dałem, więc no, myślę, że jest spoko Dałem mu lapis, więc O nie, co ja zrobiłem, nie Nie myślę Zrobiłem kilow. Nie, dobra, odłożyłem mu ten kilof, dobra, niech ma na zapas. A my sobie weźmiemy szybko trzy żelaza i zrobimy sobie siekierkę. Kompletnie nie pomyślałem, tak jakoś kurczę, mózg wyłączyłem w tym trakcie w trakcie kiedy to e, craftowałem. Dobra, mamy je, jego łóżeczko tutaj <laughs> Ale się kolo zdziwi, dobra. E, z której strony? E, trzeba od dołu na pewno jeszcze zakleić ładnie łóżko, żeby się nie dostał fajnie by było jakbyśmy go zakleili kiedy poszedłby spać niestety to jest mało prawdopodobne że nam się uda oj a tutaj co już myślałem że jakieś ukryte przejście ale nie nie jednak nie mm, szybko sobie tak tutaj zrobimy jakieś dymy e, z tej strony trzeba będzie zakreić dobra bierzemy opsa bierzemy opsa i będzie całkiem śmieszny troll nie no w sumie to chyba fajny troll Napiszcie ludzie, czy wam się podoba taki trolek. Normalnie na woju. No patrzek tego wygląda, dobra. Będzie po nim, człowieku. Człowieka nie będzie. Dobra, tak to trzeba wszystko ładnie sobie posegregować. Z tej strony tak, zalepiamy. Tutaj nas nie było. Okej, okay, jeszcze z tej strony. Dobra, z tej strony tak No i z tej strony jeszcze trzeba będzie tak właśnie w ten sposób zalepić. No dalej, oddawaj mi to drewno. O, drewno, dobra. Właściwie nie wiem po co, ale... Ale niech mi to... to, to dobra, dobra, nie, nie było tematu. Szybko sobie zakleimy jeszcze. Z tej strony. ojojojoj, ojoj ojoj, tutaj też damy deseczkę. Tutaj też damy deseczkę. Okej, okay, jest dobrze. I. <ścoughs> I z tej strony. Ups! Ups, normalnie, jak na Bedwarsach, łóżko zaklejone, już sobie spać nie pójdzie, więc myślę, że fajny troll, ludzie. Spodobał wam się troll? Napiszcie, czy taki troll jest spoko. Dobra, odłożymy mu te, de... te, te, te drewno, okej, okay, weźmiemy sobie troszeczkę akacjowego, najwyżej mu oddamy, ponieważ ja też mam akacjowe drewno. I chcę zrobić teraz tabliczkę, więc zrobimy tabliczkę śmieszną, podpiszemy się... Ej, ja mam już tabliczkę, dobra, fajnie. Fajnie, ja już mam jedną tabliczkę. A, nie zauważyłem. Ok, damy tutaj i napiszemy. Mm. Eee. <ścoughs> mm, teraz nikt nie zni. Nie. Oj, nie, nie, nie. Do góry, do góry z powrotem. Nie. Znisz. Zniszczy. Eee. Twojego. O, nie trafiania ja z gościu, patrz. Twojego. Łóżka, okej okay. i taka minka, miła na końcu. No co, no powiedz, że nie ładnie. A on będzie, cwaniak chciał tutaj się przekopać. A tutaj patrz, tutaj też obsydian, kompletnie niezniszczalne, No, abyśmy mu zabili kurę, to by się wkurzył chyba co? Patrzcie, jak te kury tam jeszcze sobie dwa jajca. Dobra, zabierzemy sobie te dwa jajca od tych kur. dawajcie mi kury jajca. Dobra, mamy jajca. Jajeczka bardzo fajne. Okej. Okay. Nie no, w sumie troll całkiem fajny. Całkiem fajne. Myślę, że wyszedł. Odłożymy mu tutaj te rzeczy, właśnie, które zabraliśmy. Patyki mu też w sumie odłożymy. On tutaj miał tabliczki, dobra. Nie trzeba było przerabiać tego drzewa akacjowego. Ale spoko, dobra. Zrobimy mu tutaj jakąś e, normalnie bibę. O nie, myślę, że wyjdą kurczaki i zrobimy mu właśnie taką fajną bibę, na której będą się te kurczaki bawiły. Dobra, więc wiecie co? No, troszeczkę fajnie, ale straciliśmy na tym, ponieważ no nie mamy teraz opsa, a mieliśmy robić portal do Nedero, więc trochę słabo, ludzie. I myślę, że pójdziemy to odzyskać. Pójdziemy odzyskać tego opsa, ponieważ no. No halo, no, no halo, bez tego jednego OPSA, to tak średnio bym powiedział, no tak średnio, więc sobie pójdziemy do kopalni i odzyskamy tego OPSA, tylko gdzie była ta kopalnia? Dobra, muszę tą kopalnię poszukać. Nie wiem do końca gdzie ona była, chociaż. Chociaż nie, hm, woda by się również przydała. Nie wiem, dobra, pójdziemy sprawdzić czy ta kopalnia tam jest, tak? W której właśnie zniszczyłem tego OPSA Tutaj była, tutaj było wejście do niej. Zobaczymy, niestety nie mam pochodni. O, na no, szczęście mam jednak, dobra. Na szczęście Wojtek jest zawsze przygotowany. Zakładamy sobie. Oj 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 oj, nie, nie, nie chciałem wypaść. Zwracaj mi tutaj świnko, dobra. Lecimy tutaj, zaparkujemy sobie z tej strony zaraz. O, dobrze, że już jest zachód powoli słońca. To będzie można fajnie sobie właśnie wejść do kopalni, nic nie odczujemy nawet. OK, tutaj jest wejście. Dobra, wchodzimy do naszej kopalni, ludzie. Wchodzimy do naszej kopalni. Co my tu mamy? OK. Wiedzia wiem, że gdzieś tutaj zginąłem już, więc gdzieś tutaj jest wejście do tej naszej kopalni. O, tutaj. Tutaj jest chyba wejście. Tutaj gdzieś zginąłem, z tego co wiem, chociaż nie, może. Tak, tutaj gdzieś zginąłem, więc idziemy sobie z tej strony. Tutaj jest woda, nie chcę już mi się jej zalepiać. O, tutaj właśnie, w tym miejscu mniej więcej zginąłem. I idzie się chyba w dół. O, tutaj jest zejście do tej jaskini? Nie, nie, nie. Gdzie jest zejście do tej jaskini? Gdzieś tutaj było zejście do jaskini, ludzie. Gdzieś tutaj było zejście do tej właśnie jaskini, w której chcę. Mm, chcę właśnie to, kurczę. Tylko gdzie to jest. Gdzie to może być, ludzie? Nie ja chyba nie znajdę tego. Oj, co to było? Oj, 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 oj patrz, patrz, to jest ta niedobra wiedźma! Wiedźma, zabić ją, zabić ją! Zabić ją! Zabić! Zgiń! Zgiń! Ale ty masz serc! Nie, po prostu... Co jest? Ile razy musiałem ją dziabnąć? Dobra, mamy jasno pył, dobra, w sumie się przyda. E, myślałem, że tutaj trzeba będzie w dół tylko skopać, ale nie... No, 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 no... Nie wystarczy. Dobra, tutaj nic ciekawego. What? Kolejna? Kolejna? O ty, cwania, dobra, uciekamy stąd. Nie chcemy już się z nią klepać. Nie chcemy się już z nią klepać. Tam mi psy, jak widzicie, dopingują. One zawsze wyczuwają, jak się coś dzieje. Dobra, tutaj jest wejście do góry. Ale no, ja nie chcę wejścia do góry, ja chcę wejść do jaskini. Do jaskini lwa chcę wejść. Tak zwana jaskinia lwa wojska. No nie ma tutaj niestety. Nie ma nigdzie tego opsa. O nie, więc nie odzyskamy opsa. Ja, wybuchł wybuch. Jeszcze to. Dobra, wychodzimy stąd. Nie, to nie jest odcinek, to nie jest, to, to teraz nie chcemy iść do jaskini. Odzyskamy tego opsa. Nie wiem, trzeba będzie najwyżej, jeżeli Wojo nie będzie mógł zniszczyć tego opsa, to my to zniszczymy i będziemy mieć. Nie, uciekaj stąd. A to co jest? Dobra, nic nie widać. Czemu nic nie widać? Okej, okay, uciekam sobie stąd, uciekam, uciekam, uciekam. Nara, nara. Ojejku, dobra, już jest dobrze. A tu już wiem, do czego nic nie widać, już wiem. W ustawieniach coś pozmieniałem. Ty, zaraz ginę! What? Ej, zaraz zginę, dobra, w ustawieniach coś musiałem pozmieniać, ustawienia graficzne, jakaś chyba jakość, nie jestem pewny, dobra, później to obszaję, ale już wiem, do czego po prostu się nie świeci ta pochodnia, kiedy, kiedy sobie chodzę, dobra, wow, a tu co się dzieje, ojejku, ty, ty owce coś złego robią, dobra, płyniemy sobie z powrotem do Haciendy, niestety nie widać nas kompletnie, dobra, jazda z tematem, ludzie, jazda z tematem, mamy w ręce pochodnie, ale się nie świeci, trochę słabo, ale mam nadzieję, że ten... Mam nadzieję, że to później naprawimy. Więc spoko, spoko. Wracamy sobie do, do naszej hacjenty. Jest cała oświecona, jak widzicie. Jest dobrze, ludzie, jest dobrze. Cała oświecona hacjenta. Fajnie to wygląda. Ja jestem dumny z tego, co właśnie wybudowałem. Spoko, spoko, baza. Zaparkujemy sobie tutaj. Tr, tr, ok, Okej, mamy. Oj, oj, oj. Troszkę do tyłu. Jest, idealnie. Idealnie. Wracamy sobie. Idziemy sobie zebrać ziemniaki. Ponieważ ja jestem takim rolnikiem, i ziemniaki zawsze muszę zebrać. Ok, idziemy sobie właśnie po ziemniaki. Gościu, chodź tutaj dawaj mi ziemniory. Dobra, mamy jednego ziemniora. Zaraz będziemy mieć kolejne. Spoko, spoko. Dobra, mamy ziemniory. E, wracamy sobie je odłożyć i będziemy na tym właśnie kończyć odcinek, ponieważ, no, trola zrobiliśmy. To jest najważniejsze. Ja już więcej nie chcę po prostu trollować ludzi. <laughs> Żartuję, trolujemy go jeszcze, co? Coś czuję, że nam odda. Coś czuję, że naprawdę nam odda. Zniszczymy jeszcze tylko to. Okej, okay, jest dobrze. Aj się zdziwi, chłopok, jak tam wejdzie sobie. Aj się zdziwi. Dobra, odkładamy sobie to i w sumie jeszcze w sobie też odłożę, żeby nie było później przypału. No, także dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę To będzie wtedy więcej skraftowanych, więcej trollów nas skraftowanych. Napiszcie mi jakim na mam zrobić właśnie trolla kolejnego Zobaczymy na kim mamy zrobić, Będziemy, mam nadzieję, że ta osoba nie będzie się tego spodziewała, że my tak nagle nagle wejdziemy do jej chałupy, narobimy tam jakiegoś dymu i a zresztą patrzcie co ja tutaj mam, patrzcie co ja tutaj mam, co przyniosłem z wyprawy Kaktus. No, z kaktusem też można ciekawe rzeczy porobić. Mam tutaj no, więcej. Więc no, proponujcie wszystko na dole w komentarzach. Ja te komentarze tam sobie poczytam. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.